Hejka kochani, witajcie na kanale Better Day. Widzimy się dzisiaj, ponieważ chciałabym wam opowiedzieć o moim kolczyku w języku, którego zrobiłam niedawno, bo w sumie tydzień temu. Kolczyk prezentuje się tak. Jest jeszcze długi, no bo wiadomo, że po miesiącu dopiero mogę go wymienić, ale już są zamówione nowe kolczyki, więc jeżeli dojdą, to wam pokażę na pewno. W każdym razie chciałam wam trochę opowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto go robi. Ja się martwiłam bardzo okropnie. Myślałam, że tam nie wejdę do tego gabinetu. Moje nogi to normalnie jak złote były. Aczkolwiek pierścierka mnie trochę uspokoiła. Wzięła w szczytce mój język. Jeden ruch i po bólu tak naprawdę. W ogóle nie czułam tej igły, jak ona wchodzi i to było bardzo, bardzo szybko. I to było bardzo, bardzo szybko. W każdym razie, jak mi już zakładała ten kolczyk, to już wtedy bardziej czułam. To już takie poczułam taki chwilowy ból. Potem jak już zakręciłam, wsadziłam język z powrotem, już było dobrze. W każdym razie, co i jak. Samo właśnie przekucie nie jest bolesne, ale potem się zaczynają schody. Mi akurat bolało 2-3 dni, nie mogłam prawie jeść. Byłam w sumie przez te 2 dni na samych dwóch gerbergach. To jest w sumie, powinnam zjeść około 400, 4000, nie wiem, 200 kalorii, a zjadłam może 350-400 przez 2 dni, więc no. Ogromny spadek, byłam bardzo głodna, ciągle spałam, nie poszłam do szkoły, bo nie miałam siły. Ale już trzeciego dnia normalnie wszystko zaczęłam jeść, język mi już powoli schodził. I tak, jak wyglądała moja pielęgnacja? Przez 2 pierwsze dni pukałam szałwią, bo nie mogłam w ogóle w aptekach znaleźć kory dębu. Więc przez 2 dni pierwsze pukałam szałwią, myłam za każdym razem po jedzeniu zęby. Starałam się nie jeść nic, co by było właśnie, co by mi to podrażniało. No i wyszło na to, że po prostu jadłam gerbergi. Od trzeciego dnia już opuchlizna powoli schodziła, jak zaczęłam stosować korę dębu, więc czułam się na tyle dobrze, że już po prostu w miarę jadłam. Już nie byłam głodna, więc tyle dobrego. Tak naprawdę czego nie można jeść, to dostajecie zawsze od piercera, piercerki taką karteczkę i tu macie wszystkie zasady. Ja je wam teraz przeczytam. I tak, po pierwsze, usta możemy pukać rumiankiem, korą dębu, szałwią bądź sotą oczyszczoną. Po drugie, w przypadku przekutego języka możemy przykładać kostki z zamrożonego rumianku, ale nie należy ich ssać, ponieważ jest to szkodliwe dla szkliwa. I po trzecie, zakaz spożywania alkoholu, papierosów, cukru i produktów, którego zawierają soli, gumy do rzucia, napojów gazowanych, ostrych i gorących potraw nabiału oraz unikamy również pocałunków i seksu oralnego. To jest bardzo ważne, bo mimo wszystko przy pocałunkach i innych tego typu rzeczy wyjawia się bakteriami. Przepraszam was. Ale dzisiaj jest taka zamuła. Po prostu jeszcze przez te niespodziewane wolne w szkole, przez tego wirusa, to już w ogóle po prostu. Dobra, jak jest tego tyle w mediach, że więc nie będę już czego komentować. Po prostu uważajcie na siebie i starajcie się nie wychodzić. I wyszłam oczywiście z sprawy, co chciałam powiedzieć. A ważne jest to, żebyście mieli każdym razem ręce, jak dotykacie kolczyka oraz w ogóle języka i wszystkiego, co jest związane z ustami. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Po drugie, 2 razy dziennie albo chociaż ten raz dziennie starajcie się ruszać nim w górę, w dół delikatnie i obkręcać go w bok. W buki.
I sprawdzajcie, czy kuleczki są dobrze dokręcone, bo one się po prostu lubią odkręcać, a tego nie chcemy, żeby kolczyk poszedł na marne. I tak. Ja mam 19 mm teraz kolczyk. Ogólnie się tak zakłada do 2,5 chyba centymetra. Albo 2,2, nie pamiętam. W każdym razie ja mam dosyć chudy język, dlatego. Przepraszam. Dlatego niepotrzebne było to aż tyle. To w sumie tyle chyba z pielęgnacji i z tego, co chciałabym Wam powiedzieć. Tak jak mówię, u mnie nie bolało aż tyle dni i udało się to przetrwać. Teraz to jeszcze trochę seplenie, bo mimo wszystko czuję jeszcze, że ten kolczyk jest za duży i tak jakby trochę mi też przeszkadza w mówieniu. Tak samo jeszcze nie jestem aż tak bardzo przyzwyczajona, bo minął dopiero tydzień, ale stwierdziłam, że Wam to nagram. I trzymajcie się ciepło, subskrybujcie, komentujcie, bo sprawdzam te komentarze. Jeżeli będziecie chcieli mieć jakiś odcinek albo pytania w związku z kolczykiem, to zapraszam Was tam też. W każdym razie, ja robiłam, jeżeli chodzi o miejsce, to Rock and Roll Tattoo Studio. To jest w Warszawie. To jest w Warszawie na kanale Zgocławskim. Wysiadacie. I bardzo profesjonalna obsługa, więc polecam gorąco. Dobra, kończę, bo nie wytrzymam. Przepraszam Was. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!